Witam was tutaj, cześć, witam Awizonarz, zapraszam was na nietypowy odcinek z Awizonarz, pozostałem nawet Drillo, bardzo krótki. Mamy tutaj metę Totocka, mamy też stację w Drillo, ale co ciekawsze, stacja nie jest normalna, ponieważ są konsultacje społeczne, a mianowicie możemy sobie zobaczyć konsultacje, jakie w Drillo będzie po 2020 roku, ponieważ w tym roku kończy się umowa z Nextbike'iem, czyli może nie będzie na stacjach kończyć się. Ale tak czy siak, przejedziemy się krótki kawałek na Drillo. I co tu dużo mówić? Zaczynamy. Lecimy z tym odcinkiem i tak, zaraz zobaczycie nowość w naszej serii, a mianowicie, proszę bardzo, wychodzimy z miejsca startu i pojawia nam się tylnia kamerka, tak będziemy jej podgląd tego, co się dzieje z tyłu, więc naprawdę całkiem fajnie. I tak, jeżeli się zastanawiacie, czemu Awizonarz taki, gdzie głos jest taki dziwny, jakiś taki inny niż zazwyczaj, to dlatego, że w końcu słyszycie w teorii chociaż, jak naprawdę on brzmi, ponieważ nagrywam nowym mikrofonem. Jeszcze nie wiem, czy się tutaj z nim oswoję, ale zobaczymy. Tak czy siak, jedziemy, dzisiaj sobie przejedziemy całe metro Trocka, całą stację wzdłuż i wszerz na górze, na powierzchni, co zrobili. Natomiast to, co jest ważne, tak, jedziemy teraz w kierunku Zacisza, kolejne stacje metro Zacisze. Jeszcze nie zbudowane tunele są, więc właściwie faktycznie nie ma żadnego połączenia, ale stacja Zacisze jest już aktualnie w budowie. To jest jedyna stacja metra, która jest w budowie i ja jeszcze przy niej nie byłem, tak poza tym. Ale prawdopodobnie jutro to się zmieni. No ma, tak czy siak, mniejsza z tym. Ważna stacja, ważne rzeczy. Dzisiaj, no, widzicie, o której godzinie to się jeszcze pojawiło, więc widzicie. Ten odcinek, mam nadzieję, że się pojawi jeszcze w sobotę. I ponieważ w niedzielę, około godziny 12, pojadą pierwsze pociągi M2 publiczne dla normalnych ludzi w kierunku Trocka. Jak pójdziecie już dzisiaj nawet do metra, to zobaczycie, że wszędzie już są pozmieniane kierunek Trocka, mapa Trocka i tak dalej, ale dokładnie o 12 się wszystko zmieni i faktycznie to się będą już tam jeździć. Jak słyszycie, muzyczka jest inna, żeby nie było tak jak było kiedyś, że cały czas było tylko Bolt Nation. No, przejeżdżamy obok stacji. To jest w ogóle stacja Drillo, która się nazywa metro Trocka. I z ważnych informacji, zluknijcie sobie na stronę ZTM-u i inne strony, ponieważ się dosyć mocno pozmieniały cała komunikacja tutaj w okolicy na Targówku i pracę tutaj. Autobusy teraz jeżdżą właśnie do metra, a niektóre autobusy w ogóle nie jeżdżą, na przykład na drugą stronę Wisły, jak 517, więc trochę się pozmieniało. I też przystanki przy stacjach metra, jak na przykład tutaj, zmieniło na metro Targówek, metro Trocka, metro Targówek Mieszkaniowy i metro Szwedzka. Przecież metro Szwedzka i Szwedzka tak dużo się nie zmieniło, ale w niektórych miejscach tak naprawdę się dosyć ładnie pozmieniały te nazwy, więc... Tak, w ogóle na każdej prawie stacji jest Kinsey Drive. Jeżeli nie wiecie, co to jest takie miejsce, gdzie możecie zaparkować sobie samochodem i w ciągu 2 minut musicie odjechać z niego, ale w tym momencie może na przykład wysiąść ktoś i pójść do metra. To jest wspaniała rzecz, że jedna sala zostaje, wysiada, a druga jedzie dalej. I w końcu są jakieś takie miejsca i tutaj nawet są całkiem niezłych i przyjaznych miejscach po drodze, jak się jedzie samochodem, więc nie jest aż tak źle. Wszystko ogólnie całkiem ładnie wygląda, poza tym, że jak wcisnąłem, żeby wjechała mi winda po mnie, to niestety nie przyjechała. Ciekawe czemu. Ale ogólnie, naprawdę, jestem miło zaskoczony. Około godziny 11.40 ile się jest wejście dla mediów. Mam nadzieję, że mi się tam uda wpadować. I wtedy wam pokażę jeszcze właśnie w niedzielę, postaram się zmontować całość, pokazać wam przemówienie pana Trzaskowskiego, no i oczywiście jak wygląda cała M2. Natomiast jeszcze zanim to się wszystko otworzy, pojawi się jeszcze jeden odcinek z metra, jak wygląda aktualnie cała M2, odcinek centralny. Dobrze, mam nadzieję, że taki odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiałach na moim kanale. No teraz to będzie takie bardziej głównie metro.
no bo za dużo nie mówić. W końcu otwierają na nowe stacje. Cześć!